Cześć, witam was kochani, bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Pokażę wam, co udało mi się odnaleźć w Gotiku. Patrzcie, trzy mikstury siły, które znajdują się tam w jaskini za tamtym wzgórzem. Dowiedziałem się o tym od jednego z naszych widzów, który do mnie napisał prywatną wiadomość. Dzięki serdeczne, Malcolm, jesteś wielki. Fajne imię, Malcolm, no nie? Tak więc jeszcze raz wielkie dzięki. Stoczymy za walkę, my friend. Dobra, chodźmy. Teraz chodźmy do Dragomira. Muszę ich zlurować we dwóch, żeby oni we dwóch szli. Chodźcie, śmieciuchy. Ty, Dragomir. Save me. Save me, my friend. Stój, śmieciu. Koniec z tobą. Złoty puchar. Nawet złota nie ma? Chyba wezmę sobie twoją broń. Dzięki, my friend. You are my very best, my friend. Na dnie ostry nazwijmy to Bromor. Okej. Okay. Ja tylko spoko, to już mamy. Dobra, no i to w takim wypadku możemy sobie iść chyba już spokojnie tam se to zdobyć, no nie, my friends i potem ja tam przeczytam, zobaczę co tam się tam dzieje i ja se tam wrócę, bardzo daleko se wrócę, czyli pójdę do nijakiego miasta, gdzie oddam tą misę Bromorowi, zarobię jakiś hajs, możliwe. Płaszcz bandytów, ognista pokrzywa, pięknie. Okrajna tablicza nawet. Tablica. Płaszcz. Nie znam się na otwieraniu zamków. Smoła. Redes. Nie znam się na otwieraniu zamków. A czekaj się, nie znam na otwieraniu zamków, no. Chleb, mikstura, woda, szynka, płaszcz. Pożegnalny Lucy, chleb, skóra warga, skóra cieniostwora, skóra topielca. Oh, my friend. You are not my friend, you are my brother, my friend. No i dobra, w takim wypadku możemy sobie kulturalnie przeczytamy sobie ten list. Krótkie mecze, Fernando. List pożegnalny, Lucy. Najdroższy Erwriku, żadne słowa nie oddadzą tego, jak mi przykro. Wiem, że ciężko będzie ci to zrozumieć. Doszłam jednak do wniosku, że lepiej będzie dla nas obojga, jeśli znajdziesz sobie porządną dziewczynę. Udaj się do miejsca, z którego już nie wrócę. Zapomnij o mnie przy złoitą dziewczyną, jaką zasługujesz na takiego dobrego chłopaka. Żegnaj, Lucia. Lucia! Uciekła, Lucia, my friend. No i co my zrobimy, my friend? I know, my friend.
You are not my friend, you are my brother, my friend. I na niebatku wrócimy sobie kulturalnie do miasta. Kochani, mam nadzieję, że napiszecie, jakie chcielibyście serię oglądać na moim kanale, oprócz oczywiście Wiedźmina. Wiem, Wiedźmina. No, Wiedźmina. Oprócz Farminga. Bo to wiem, bo to jest very good. No, w końcu mi się udało ich pokonać normalnie. Nie ma czego nie podróbować. Nic tu nie ma. Dobra, mogę sobie wrócić kulturalnie. No i dokładnie, wrócę sobie kulturalnie, wrócę do domu, i pójdę, nie wiem, gdzie sobie pójdę. Nigdzie sobie chyba nie pójdę. No nigdzie sobie nie pójdę. A nie, mam jakiś... Tutaj co mogę się uleczyć, dobra. I se pójdę, wrócę se do miasta. Se wrócę. Mam dwie magii. I życia mam. I walki jedną bronią, jednoręczną. Dobra, chodźmy do Bromora. Ale poznałem, szkoda, że nie można takich szybkich ekspresji robić, seksualnych malwersacji. No ale tak, ja kochani patrzę tutaj, myślę, że na poziomie tak mniej więcej jak Holender, teraz tak liczę, to myślę, że Holender na poziomie, spokojnie na poziomie 20, nie, na poziomie 14, 13 pójdę sobie do kurczę doliny. Doleję na razie, tutaj muszę wypełnić moje zadania. W następnym odcinku na pewno pójdziemy sobie do nijakiego tutaj kręgu, żeby zdobyć te wszystkie ornamenty już. Może wtedy otworzy nam to droga do tego zakazanego, znaczy zakazanego, nieodkrytego miejsca, zwanego Jarkendar. Tak się to nazywa miejsce. Zakazanego miejsca, kurde. Zakazanego miejsca, co tekst. No i dobra, wracamy. Chodźmy do Bromora. I odbiorę sobie od razu nagrodę za tego. Za tego Fernando. Tak mi się wydaje. A i od razu mogę sobie zrobić tutaj. On po prostu za dużo gada. Patrzcie, jeśli składacie ofiarę za 50. Błogosławię cię w imieniu Inos. Dokładnie, dostajecie zawsze jakiś. Chciałbym z... jakąś tutaj... Jeśli masz przy... Dostajemy jakąś premię. Na przykład ja dostałem teraz 5 punktów trafień, co zwiększyło moje życie do 160 punktów. Dosyć nieźle, bym powiedział. Z tego co tu pisze. No dobra, chodźmy. Jeszcze tutaj powiem temu gościowi, a przy okazji mi się siły chciał nauczyć. Siła na 55 poziomie, nawet nieźle. Dobra, jeszcze tu wrócę. Ja tu nie mogę odebrać nagrody za złodziejstwo. Więc nie będę szedł w broń jednoręczną, pójdę jedynie w broń później dwuręczną. Tylko tyle mogę się nauczyć. Słabo trochę, my friend. Już nie mam punktów nauki. Ja mam 55 siły, ale mogę założyć sobie to dokładnie. To co jest bardzo ważne, czyli to. To aż mam 50 obrażeń i premia do walki bronią jednoręczną. To jest duży plus. To idę do tego Bromorka. Słuchajcie, jak to brzmi? Mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego Lorda Hagena ogłasza się, co następuje. W związku z zaistniałą sytuacją... Ło, jaki jump na ziemię. Właściwie może być go tylko żart.
że o tym chodźmy nie do Bromora. Nie chcę już oddam mu tę misę. Mam misę, którą ukradła ci Lucia. No, czas najwyższy. Nie chcesz wiedzieć, co się stało z Lucią? Nie. Niby czemu? Misa w końcu do mnie wróciła. A interes działał, działa i będzie działał i bez niej. Przecież nie mogę jej zmuszać do pracy dla mnie. Oto misa. Dzięki. Robisz dobrą rzecz. Chcesz czegoś jeszcze? Myślałem, że jakaś nagroda będzie tu. No, my friend. Really, my friend. Idę do Evricha, powiem o tej Lucii. Choroba, herbata się skończyła, no. Idę zaraz, zrobię kolejną. Mes herbata. Herbata to jest bardzo ważna sprawa. Hej. Znalazłem list od Lucii. Co? Daj mi go! Nie! Nie mogę w to uwierzyć! Nie, nie wierzę! To niemożliwe, żeby teraz mnie zostawiła! Zabierz ten list, nie chcę go! Ona do mnie wróci, wiem to! No cześć. Mecha nie wróci. Dobra, idę na górę do tego Fernando. To tam na górze jest ten Fernando. Ciekaw jestem, co on mi powie. Nie powiemy, że on... Można powiedzieć, że... on dostarcza broń. Obywatel. Ciągle to samo. Ej ty, zaczekaj chwilę. Podróżujesz do Górniczej Doliny, prawda? Co w związku z tym? Zawrzyjmy umowę. Powiesz mi, co się dzieje z Rudą, a ja w zamian za to podaruję ci pierścień, który podniesie twoją energię życiową. Zobaczę, co da się zrobić. Jak interesy? Nie za dobrze. Wszystko było dużo łatwiejsze, zanim zniknęła bariera. Więźniowie wydobywali z kopalni całe tony rudy, które moje statki przewoziły na kontynent. W drodze powrotnej przywoziły jedzenie i inne towary. Niestety, te czasy minęły. Zostaliśmy odcięci od kontynentu, więc musimy zadowalać się jedynie tym, co dostarczają nam nasi chłopi. Sprzedajesz broń bandytom? Skąd ten pomysł? Oto lista towarów, którą udało mi się u nich znaleźć. Widnieje na niej twój podpis. Mam też pierścień Gildii Kupców Zamorskich Araxos. A ty jesteś przecież kupcem zamorskim, prawda? Nie mówiąc już o tym, że bandyckie miecze są oznaczone twoimi inicjałami. Nie próbuj zaprzeczać. Przejrzałem twoje machlojki. Musisz mi uwierzyć. Nie chciałem tego. Na początku chcieli tylko żywności. Interes szedł słabo, więc się zgodziłem. Z czasem chcieli coraz więcej. Zagrozili, że mnie zabiją, jeśli nie dostarczę im mieczy. Nie możesz mnie obwiniać. To ja jestem tutaj ofiarą. Widzą jego mądrość. Żadna wielka sprawa. Zajmie się tobą straż. Tak, nie można. Ależ oczywiście, że można. Na Inosa! Jestem zrujnowany! No niestety. Ile powiem to wszystko Lordowi Andry! Tak jestem sprzedawczy, my friend. Ale szkoda, że nie można na tym jeszcze zarobić, jeszcze go wpieprzyć w to. To byłoby dobre. Dostałem brakujący ornament od Lorda Hagena. Widzisz, wiedziałem, że mieli go paladyni. A swą miłością darzył jednakowo wszystkie rzeczy. Ale gniew Beliara był tak wielki, że przemierzył on całą ziemię, by znaleźć bestię. A gdy do niej przemówił, stała się ona jego sługą. Jego sługą. Brawa Fernanda. Portal Lucia. Dobra. Ringał. I do Andre powiem o tym Fernando. Zobaczymy, co on mi powie.
Aha, do Lorda Javiera muszę iść chyba. Tak. Dobrze. Co? Nie rozumiem. Nie po... to... a... Dobra, jednak nic się nie dowiemy. W takim wypadku lecimy sobie Lorda Hena, może Lord Hagen coś poradzić na tym, na tego Fernando. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego Lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Wszelkie środki bezpieczeństwa dotyczące górnego miasta... Kurde, myślałem, że Lord André tym się zajmie, bo nie on się tymi zajmuje sprawami, no ale... coś widzę, że nie. Dlatego chodźmy do... Wtedy zwrócił się Beliar... Chodźmy do tego Bospera. Mówią to i owo. Czy coś się w końcu... Wow. Hej, ty! A ten znowu! Mam dla ciebie kilka skór. Owcze skóry? Chyba nie zatłukłeś jakiemuś wieśniakowi jego owiec, co? Nawet bym o tym nie pomyślał. Wilcza skóra! Nieźle! Skóra warga? Te bestie są niebezpieczne. O, nawet skóra cieniostwora! Takie są sporo warte. Dobra robota! Jak na razie... Dobra, zarobiliśmy coś. To mogę do Dragomira zaraz iść. Oj, Dragomira. Do Darkona i będziemy tam wszystko płacić, bo zobaczymy. Dopóki będziemy dostawać te donaty. To różne takie te pierdołki. Słyszałem coś innego. Poszedłem. I co? Chyba nie zadręczałeś go tymi swoimi opowieściami. Zadręczałem. Powiedz mi, że nie mówisz poważnie. Kazał mi zdobyć jakiś dowód. A zatem powodzę. Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Lothar, człowiek, który niedługo zginie. A dlaczego to się dowiecie w grze? Co ja bym spoilerował? Słyszałem coś innego. Aby zostać. Dobra, bywaj. No jak nic nie zrobię z tym Fernando. Słabo. Dobra, chodźmy do tego Darkona. To będzie ostatnie nasze zadaniem na dzisiaj. Tak myślę, że to będzie najlepszy sposób. No. No i tyle. To dobra, ten więcej wam mówił. To było oczywiste. O tym było wiadomo od dawna. I potem pójdziemy walczyć razem w ramię z tam złego tego Dextera. A Inos w swej ale nie wiem czy teraz czy później, chyba tak później. Czynił. Chciałbym. Chciałbym zło... Błog... Chcia... Błog... Chcia... Błogosławię... Chcia... Błogo... Chcia... Jeśli masz... Nie mam już pieniędzy, mam 20 tylko. Dobra, teraz trzeba posprzedać te pierdoły, co mam. Ja. Hej. Chcę czy... Ale dałem ci już, to powinno ci... Jeśli chcesz złota, to sch... A teraz muszę... Hej.
nieźleśmy zarobili, nie powiem. Bywaj. Teraz mogę dalej do Kona iść. Chwila. Dawaj. Jeszcze. W sumie otrzymałem od ciebie ponad 1000 sztuk złota. Błogosławieństwo Inosa będzie ci za... No. I patrzcie, kochani, mamy teraz 240 punktów trafień. O, mój friend, nie zabiją nas teraz. Nie, gdyby nas w dupę chcieli spojrzeć, to nas nie zabiją, no. Tak jesteśmy wariaty. My friend. Dlatego, kochani, to by było na tyle. Ja robię save'a i do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym zajmiemy się bandytami. Tak więc piątka dla was i do zobaczyska.